Siemano, siemano, kolejny odcinek z Palionowa 2.0, czyli oczywiście z tego nowego miejsca, w którym jesteśmy, czyli to właśnie tutaj. O, tu już jakieś drzewa się wykarszowały, jakieś wyrównane teren. O, tu coś, że coś będzie budowane. Tam już widzę, że jakieś budynki powstały, które już zresztą wczoraj były, ale widzę, że tam są jakieś podokończane. Nie chcę na to patrzeć, bo to nie moja sprawa. Jeżeli chcecie zobaczyć tam te domki, to wbijacie do osób, które je zbudowały, a ja dzisiaj muszę się zająć, widzowie, bardzo ważną rzeczą, ponieważ słuchajcie, ja nie mam tutaj wszystkich rzeczy, które potrzebuję, a które byłyby mi bardzo, ale to bardzo potrzebne. No bo w końcu z czegoś trzeba żyć. Moje skrzynki są opustoszone. Dodatkowo 17 ziemniaków to jest zdecydowanie za mało. Potrzebuję ich zdecydowanie więcej. Muszę mieć ich zdecydowanie więcej. No bo z czegoś trzeba żyć, z czegoś trzeba żyć. No i dodatkowo widzowie, patrzcie, ja mam broń, która jest szara, ale nie podoba mi się to. Ja z tego co wiem, da się broń pokolorować. I ja uznałem, że muszę. Ale to po prostu muszę mieć pokolorowaną broń na pomarańczowo. No nie ma takiej możliwości, żebym tego nie miał zrobionego. A że akurat tutaj, o, na domek spojrzałem. Nie patrzę, nie patrzę, widzowie, nie patrzę na domki. Nie patrzę na domki, żebyście musieli wejść do innych, zobaczyć jak wyglądają. Nie będę wam tutaj tak spoilerował, nie ma tak łatwo. Dobra, robimy sobie szybko pomarańczowy barwnik i zobaczymy jak nam tutaj, czy da się pokolorować broń. Da się. Teraz użyłem dwóch barwników? To ona jest bardziej pomarańczowa teraz, czy jak? No nie wiem, czy wygląda dobrze ta broń jako pomarańczowa. No taka, jakby miał wam to powiedzieć, no jak taka sraka wygląda. No, ale dobra, no, to już trudno, niech jest, niech jest. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej dobrze strzelać. Dobra, słuchajcie, musimy się wybrać na Palionowo, więc tak, fajerwerki. To też jest coś, co mi się kończy. A żeby je zdobyć, muszę się dostać na ten, jak to się nazywa, na mój targ, a ja tam nie wiem, czy tam tego starego nie ma, więc musimy, że tak powiem, uważać na niego, więc za szybko sobie tutaj wyląduję tak boczkiem, up, dobra, lądujemy na dół, lądujemy tu, szybowanie, 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 szybko się trzeba dostać, dobra, lądujemy sobie tutaj i teraz tak, broń w ręce i trzeba patrzeć, czy tutaj gdzieś przypadkiem ktoś się nie kręci, dobra, jesteśmy koło domu Milki. O kurczę, stanąłem tu na jakąś płytkę, już się wystraszyłem. Tutaj kiedyś TNT było, to było niebezpieczne. Dobra, a więc tak, nie widzę nikogo. O, tam stary jest, o nie, on tam lata, dobra. Czy mnie tylko nie zauważył, dobra, 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 na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Dobra, Milki tam wlazła, tam jest Milki. Czekajcie, idę po nią, 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 idę już, szybko, 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 szybko. Halo, halo! Jezu, Maria, oszalałeś w ogóle, ludzie, jaki zawał, no kto tak wchodzi do kogoś domu, w ogóle weź. Ja tak wchodzę. Ale no co, ja wlazłem normalnie, powiedziałem halo. Co ty tu robisz w ogóle? Ej, no przyszedłem z... tutaj być. No wiem, że ciebie też tu nie powinno być. Ja i mam dobre akurat relacje z tatą hejtera, więc ja chill, ale tutaj przyszłam Co? A co spowodowało, że masz takie dobre relacje? Ja gram po prostu dobrą minę do złej gry, rozumiesz? To jest wszystko fake, ale... Ciekawe, jak grasz minę, jak ty nie masz nawet ust na skinie. Ha? I co? No i dobra, w sumie... A, faktycznie, zarymowałem, no. W sumie masz rację, no, ale mam rację. Jakby nieistotne. Ocenisz moją spluwę? Jaką trochę, no... Fajna? No, ładny kolor. Taka sraka trochę, kolor. Nie? Tak, nie chciałam tego mówić na głos. Nie, nie, dobra, no to nie, czekaj. No, ładne, tu jest kowadło, ja mam czekaj, ale nie robię tak. Sobie. Ty nazywasz jakąś tą broń. Nie, ja się boję, ja nie, to jest złe. Ja tego nawet nie chcę. Filip, przestań, czemu ty robisz takie rzeczy? Naprawdę, nie, men, po prostu typowy men. Zobacz, no jak zobacz, ją nazywałeś, zobacz, pochwal się. O, się popłakałem ze śmiechu aż. Co, dobra nazwa, nie? Heavy sraczuszka. Ja pierdzę. No co? No dobrze, dobrze, teraz będzie, wtedy teraz będzie zły dym. Ale nie tego. Bo ja zobaczyłem, że się nazywa Heavy coś tam i ja uznałem, dobra, muszę zostać Heavy. No. Najostrzejsza pizza na świecie. A, oczywiście, oczywiście, najostrzejsza pizza na świecie, widzowie, jak chcecie wiedzieć o co chodzi, to już... Czekaj, czekaj, bo tam stary lata. Bo jak mnie tu zobaczę, to jest koniec. Jak chcecie się dowiedzieć o co chodzi za najostrzejszą pizzą, to musicie śledzić, ponieważ już w sierpniu będzie na pewno ten odcinek, więc musicie śledzić. Bo nie tutaj, będzie na kanale Filip Szczypka, więc tam was zapraszam, link w opisie. Dobra, mam heavy sraczuszkę, to jest najważniejsze. I teraz tak, słuchaj. Ej, właśnie czekaj, bo no, korzystając z sytuacji, ja ci muszę coś powiedzieć. Dobra. Bo w sumie ty o tym nie wiesz. Zamieniam się w takim razie poza Palionem. Dobra, to poczekaj, bo ja się muszę przebrać do tego, dobra? Aha. Musisz się przygotować na to ogólnie mentalnie, okej? Dobra. Poczekasz tutaj? Dobra. To daj mi chwilę, dobra? Dobra, zaraz wracam. Czekam. Dobra, Filip. Halo? 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 Co ty... Co jest? Kim ty jesteś? Ręce do góry! Ręce do góry! To ja jestem! Co, ty jesteś Milki? No! Co to jest za skin? Co ty wyprawiasz? Spokojnie, spokojnie. Co ci się z twarzą stało? Dlaczego ty jesteś taka bez wyrazu?
Jestem. Ej, ale słuchaj, mam... Ale teraz mam minę. Masz głos po prostu, jakby cię ktoś ścisnął z... Nie powiem, nieważne. W każdym razie... Teraz mam usta i mam minę. Możesz, teraz możesz, tak. Czekaj. Jak to powiedziałem wtedy? Chciałem zarymować znowu. I... No ja nie pamiętam już. Padło mi z głowy. Jak ty możesz... Z czym się mieć rymuje? Minę, skoro nie masz... Nie, nie pamiętam. A nie masz. Dobra, ale jak ty masz głos? Czemu ty masz taki głos? Co, za kogo ty jesteś przebrana? Co to jest za cosplay? Opowiedz mi, no. Chcesz kupić fotowoltaikę? Może, czy nie? Ale serio pytam, bo naprawdę mam bardzo dobrą ofertę. Bardzo chętnie przedstawię panu, jeżeli da mi pan 5 minut. O, okay, 5 minut! Już wiem, za kogo jesteś przebrana. Za jakiś, za ten, co dzwoni o 8 rano i cię męczy, tak? Tak, nie no, tak serio jestem Renato, mamą hejtera. Rozumiesz? I to jest właśnie nasz plan. Jaki ty masz głos? Co to jest? Ale o co ci chodzi? O Boże. Filip. Czekaj, bo się popłakałem, przepraszam. Filip. Dobra, nie, to jest przerażające. Nie rób tak, nie zbliża się tak do mnie. Dobra, czekaj, dobra, ale to czekaj, cofnij się. Co? A idź się przebrać z powrotem, bo ja się nie mogę skupić. Dobra. Ach, dobra, jak jestem, tam jesteś? No? Jesteś? O ja to było przerażające przeżycie, naprawdę. Dobra, słuchaj, chodź. Musimy pójść do mnie na chatę, bo ja przyszedłem tutaj po to, żeby zdobyć swoje rzeczy. I teraz tak, musimy uważać. Moja heavy straczuszka nas obroni, spokojnie. Ale... Przestań tak mówić, proszę cię. Sorry. Stary jest pod... Chowaj się, proszę cię. O nie. Czekaj, chodź tu. I on tam co ty tutaj robisz, wiedźmo? Jaka? Renata, pokaż się! On cię szuka. Renata! Chodź tu. O Boże, pomocy. Ja nie chcę już. Czekaj, chowamy się. No przecież wiem, że tu jesteś. Chowaj się. Wyłaź z tego domu. Wiem. Czemu on pod moją chatą stoi? Dlaczego on myśli, że Renata w mojej chacie mieszka? Co chodzi? A skąd mam wiedzieć? On po prostu jej szuka, no. Nie wiem, skąd ma wiedzieć, może dlatego, że jesteś Renata. Weź tą heavy straczuszkę, bo mnie tutaj to kurde denerwuje i mi rozpacza. Nie, bo to ja muszę być gotowy na obronę. Renata, gdzie się schowałaś? Kurde, idzie tutaj, Gdzie jesteś? Cicho. Dobra, on szuka. O nie. Idzie do ciebie. Poszedł do ciebie? Aha. I dobrze, że usłyszysz. Pożmi! Tam... Z bronią też chodzi. Ja... Halo, Milki, jesteś? Widziałeś Renatę? Cicho. Jesteś w domu? Cicho. A to wejdę. Dobra, on tam wszedł. Dobra, chodź. Idziemy do mnie. Szybko. Oczywiście, że szybko. Dobra, i teraz tak, co ja potrzebuję? Szybki przegląd tego, co ja potrzebuję. Co się stało? No, stary mi tutaj wysadził. Dobra, ziemniaki, szybko, ile się da. Czy on gdzieś jest? To jest szybko, tak, stój na straży. Stoję na straży. To jest dobry pomysł bardzo. Dobra, tutaj tak. Dobra, wezmę jakieś żarcie, bo to się może nam przydać. Wezmę wiatro. Idzie? No idzie, szybko! No to chodź tu. Tutaj, chodź tu na dół. Czemu dobra. To bzyka akurat wchodzimy? Nie bez powodu, chodź. Tu jest skrzynka. Masz dobra pozwolenie jest ode mnie, żeby zabrać sobie tam coś, swoją heavy straszukę. Dziękuję. Możesz zabrać sobie amunicję, tam potrzebny jest basic bullet. Basic bullet, mój amulet, prawda? Wzięłaś. Dobra, ale czekaj, ja mam pomysł. Co? Weź, masz te ity czy nie? No jeszcze nie, no bo, przecież ja to no dopiero to słuchaj, patrz, ja go odciągnę. Ale wyjdę, przecież ty rozumiesz? Jesteś... Aha, bo ty... Dobra, no. Ale wiesz, no my mamy dobry kontakt, no. Rozumiesz, mam przy sobie pistolet w razie czego i dobra. Ty na spokojnie to zrobisz, dobra. A wziąłeś sobie amunicję, tak? Tak. To dobra. Jest to? No. To są takie kubki? Basic dobra. Bullet się nazywa. Dobra, słuchaj, wychodzimy. O nie, on tu jest. No czekaj, to czekaj. Dobra, ja idę go zagadać, dobra? Dobra, daj. Poczekaj tutaj, jakoś to ogarnę. O! Milki! Darek, co tam... Co ty tu robisz, piękności ty moje? Co tam u ciebie? A, wiesz co, sobie tak ten... szukam w skrzynkach, bo tutaj nie ma w sumie jeszcze psa, no właśnie, to tak sobie... Właśnie, co, okradasz tego debila? Tak, no bo powiem ci, że dużo rzeczy i... O, super. Ej, a może mu to zniszczymy, ja wezmę bazookę i może mu tak, wiesz... Wiesz co, ja myślę, że to się przyda jeszcze, ale w ogóle chodź, mam do ciebie ten, prośbę, chodź na chwilę, bo ja... Wiesz, dobra, jestem mega to idziemy. Głodna, nie? O! Nie chciałbyś czegoś zrobić nam może coś?
Okej, poszli sobie, poszli. Dobra, git, mam czas, żeby zabrać stąd rzeczy. Prawdopodobnie i tak nie zabiorę wszystkiego, co potrzebuję. Dodatkowo, ja nie mam pojęcia, gdzie się podział mój shulker box, a to jest najważniejsza rzecz, którą ja potrzebowałem bardzo i totalnie nie mam pojęcia, gdzie ona teraz jest, a to jest bardzo zła informacja. No i teraz ogólnie, aha, ja chyba wiem, gdzie on jest. On chyba został tam daleko poza palionowym. O nie, to my nawet go nie zabierzemy. No dobra, trudno, musimy sobie dać radę bez shulker boxa, czyli nie zabiorę wszystkiego, ale teraz tak. Przede wszystkim potrzebujemy trochę drewna. Drewno mamy. Mamy drewno, to weźmy sobie jeszcze brzozowe. Dobra, to mamy. Drewno jesteśmy, że tak powiem, dostosowani. Ziemniaki to jest bardzo ważna rzecz. A ja tutaj na dole mam tych ziemniaków bardzo dużo, więc możemy sobie zeskoczyć tutaj na dół. Dobra, tu. I teraz tak, jak wygląda sytuacja z ziemniakami? Tu nic się nie przepalało, o nie, najgorzej. Ale dobra, słuchajcie, robimy tak. Chociaż mi by się najbardziej opłacało, wiecie co by mi się najbardziej opłacało? Zrobić tunel, który bym mógł poprowadzić bezpośrednio z mojego domku do tego drugiego domku, dzięki czemu mógłbym sobie tutaj przechodzić i wszystko brać kiedy chcę. Kurczę, ej, to by było mega mocne, na przykład tu zrobić ten... Ja widziałem tam nick. Dobra, oni tam gdzieś krążą, dobra. Szczypson. Co jest? Zostałam. Co, zostałaś? Szczypson. Co ci się stało? Gdzie ty jesteś? Nie no, żartuję. Nic, udało się. Ogólnie to robi ten obiad, więc mamy... Dobra, przygotuj się na strzał z heavy z raczuszki, bo za takie żarty to się należy naprawdę headshot. No, co to wyprawiasz się, w ogóle? Dobra, spiesz się, bo nie mamy czasu, stary, dlatego, że on zaraz wszedł. Dobra, wiesz co, ja wpadłem na inny pomysł, wiesz? Ja i tak nie zabiorę stąd wszystkiego, tu jest za dużo myślenia o tym, ile ja rzeczy potrzebuję. Teraz już nie pamiętam, ja musiał sobie zrobić listę tego, co ja potrzebuję. Więc ja jutro zajmę się tym, żeby zrobić tunel, który połączy mój domek razem z tym domkiem, dzięki czemu będę mógł sobie tutaj przychodzić, kiedy będę chciał. A teraz możemy wracać. Ej, to jest dobry pomysł, ale wiesz o tym, że jest tunel w ogóle? Gdzie? Taki baby, chodź, ale szybko, bo on sobie tutaj może zaraz lubię przyjść. Lubię to, bardzo to lubię, jak ty dodajesz do wszystkiego, co ma być małe słowo baby, nie? Jest małe? No bo jest baby. Ale jak ty zobaczysz, to serio baby, no. Mi okay. To ogólnie pokazał, czekaj, kto mi to pokazał? Palion i Hater, więc no. Chodź. Dobra. Chodź, bo to jest za tą Energy Nadium Yetiego. Dobra, ale tylko nas czekaj, nie zauważy, jak my sobie tu biegniemy? Nie się nie zdenerwuje? Nie, on jest w ratuszu, więc chodź szybko. No dobra. Dobra, jak na razie jesteśmy safe. Jest po porządku. Daleko jeszcze? Uważaj! Tak, bardzo daleko. Chodź. Chodź, po prostu chodź. Ale ten tunel już jest za daleko, ja nie mogę nim przechodzić, ja potrzebuję po prostu mój dom, nie? No dobra, jak tam? To możesz zrobić ten, chodź, idziesz. No idę, przed tobą jestem, no co ty? Dobra, no ja myślałam, że w ogóle... Ślimaczysz się, nie wiem gdzie mam ja iść. Ja się nie ślimaczę. Tu, dobrze, idę. Tak, bardzo dobrze idziesz, no chodź, tędy, moment, nie stresuj się tutaj, chodź. I teraz. Co to jest? Nie co wiem, ale odkrył to Hater, wow. Razem z Parione, więc no, to jest taki tunel po prostu i wiesz, możesz sobie przejść tak idealnie, elegancko. A kto to zrobił? Nie wiem, to tak było już, wiesz? Aha, kolejne kłamstwa, tak? No to nie są kłamstwa! A, wiesz. No dobra, załóżmy, że ci ufam. No dobra, no to wracam w takim razie na chatę. I co, ja w takim razie będę musiał jutro zrobić tunel, jakiś porządny. No, To się przyda, ja bardzo chętnie dołączę się, bo ja tak? też chcę tunel. Czyli tak. Chcesz mi pomóc w zrobieniu tunelu? Z miłą chęcią ci pomogę, jesteś, już się mogę doczekać. Oj, jak miło. I temu miłemu fragmentowi nie było końca. Dobra, trzym się, w takim razie do zobaczenia jutro. Ejo. Ola, seniorita. Dobra, widzowie, wracamy na chatę do mojego Freddy'ego, prawda, domku. Freddy domek, nie wiem, trzeba jakoś nazwę temu wymyślić, bo to nie może być Freddy. Wypisaliśmy jakimś Fryderyku w ogóle. Freddy to jest na polski Fryderyk? Może tak, jeżeli tak, no to nazywamy ten dom Fryderyk. No i tyle, widzimy się jutro, elo!